pierwszym odcinku naszego programu pracownicy i użytkownicy Koszalińskiego Archiwum opowiedzą nam, czym tak naprawdę zajmuje się ta placówka, co w jej zasobach możemy znaleźć i do czego może być nam to przydatne. Mimo że Koszalińskie Archiwum Państwowe za kilka tygodni będzie obchodzić 50. urodziny, o jego działalności wie znikoma liczba mieszkańców naszego miasta. A to właśnie dzięki tej instytucji możemy poznawać najdawniejsze dzieje dotyczące historii Koszalina i regionu. Archiwum bowiem jest placówką, z której zasobów korzystać może każdy. Proszę Pani, no jak zwykle, ja tu nie jestem pierwszy raz, materiały dotyczące Kołobrzegu pierwszych lat po wojnie. Zarząd Miejski. Dobrze, proszę usiąść się zaraz na inwentarz. Hieronim Kroczyński jest znanym kołobrzeskim historykiem i emerytowanym dyrektorem tamtejszego Muzeum Oręża Polskiego. Dokumenty z Koszalińskiego Archiwum stanowiły nieraz źródło jego publikacji. A w Archiwum Koszalińskim to ja nie wiem, od kiedy zacząłem pracować. Od zawsze chyba. A mieszkam tu już w Kołobrzegu od 1960 roku. Obecnie przygotowuje materiały do drugiego wydania książki Powojenny Kołobrzeg. W zasobach Koszalińskiego Archiwum szukał precyzyjnych informacji dotyczących tego okresu. Teraz ma być drugie wydanie tej książki. Ona będzie podwójnej objętości. I chciałbym jednak do tego dołączyć takie podstawowe materiały, które są w archiwum tutaj koszalińskim. No stąd na przykład ta tabela, protokoły. Posiedzeń rady, nawet znalazłem dziennik pracy burmistrza, dziennik pracy pierwszego sekretarza, to są bardzo ciekawe rzeczy, pisał każdego dnia, co robił. Dziennik starosty na przykład Kołobrzeskiego też jest. Była taka jakaś moda pisania takich dzienników pracy w 1945 roku. W magazynach Koszalińskiego Archiwum oprócz dokumentów dotyczących powojennej historii regionu znaleźć możemy również akta poniemieckie sięgające aż do połowy XVI wieku. Najstarszy w zasadzie, bo tutaj mamy 1646 rok. A co to jest? To są takie pieczęcie? To są pieczęcie, tak. Tak, i one są. No, im więcej pieczęci było, tym bardziej ważny dokument. Mhm. Znaczy, tu akurat też mamy przywilej elektora brandenburskiego, to jest akurat już zrobiony jakiś wstępnie regest, oczywiście no, przynajmniej napisane, czego dotyczy, prawda, z 1699 roku. Do tego jest pieczęć w specjalnie zabezpieczonym metalowym pudełku. Należy zaznaczyć, że z zasobów koszalińskiej placówki korzystają również obywatele innych krajów, głównie nasi sąsiedzi za Odry. Nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że nasze ziemie były do 1945 roku częścią państwa niemieckiego. Są to te akta dawnych urzędów pruskich. Mhm. Nasz największy zespół to jest ta rejencja koszalińska, która liczy ponad 15 tysięcy jednostek. To jest takie dokumenty dotyczące odpowiednika dzisiejszego naszego Urzędu Wojewódzkiego. Czyli to są sprawy dotyczące spraw ogólnych administracji, spraw kościelnych, szkół, spraw policyjnych. Innymi zespołami są też landratury, czyli tak zwane odpowiedniki naszych starostw powiatowych. Tak? Akta miasta Koszalina, bardzo ważny zespół, też jeszcze możemy pokazać w magazynie. No i oczywiście z ważniejszych są akta dotyczące urzędów wymiaru sprawiedliwości, czyli tych dawnych sądów. Według obserwacji pracowników archiwum z dokumentów po niemieckich korzystają osoby, które poszukują swoich przodków i rodzimych korzeni. Są to obywatele niemieccy albo firmy, które się zajmują jak gdyby poszukiwaniami ich przodków czy właśnie jakiejś własności. Najczęściej jednak to są sprawy genealogiczne, ale często też są sprawy spadkowe. Czy obywatele właśnie Niemieccy czy rdzenni obywatele tutaj, którzy zostali po 1945 roku przesiedleni. Pan Siegfried Bartz jest niemieckim malarzem. W Polsce mieszka od ponad 12 lat. W dokumentach archiwalnych poszukuje swoich przodków. No, ja byłem parę lat temu, byłem raz krótko i widziałem, o to trudna praca, to musisz mieć czas. I byłem ostatni rok, mam koleżankę, no nie koleżankę, a może to jest mój pra kuzyna. I widzieliśmy, że nasze współkorzenie chodzą z powrotem do Wyszewu. I ostatni rok mówiliśmy, no następny rok będziemy jeszcze raz na archiwum, trochę więcej czas. Ale szkoda, ona znalazła
niektóre rzeczy, ja też, ale nie, które są spełne. No, jest koniec teraz 1870 w Wrzewu i nie mamy dalszych dokumentów. Zbiory Koszalińskiego Archiwum to dokumenty, publikacje dotyczące historii naszego regionu. Jest to nie lada gratka dla pasjonatów historii i naukowców, których badania trwają czasami nawet kilka lat. To obecnie badam Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ponieważ jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej z zakresu tutaj stosunku władz bezpieki PRL, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w stosunku właśnie do Kościoła katolickiego. No i choć smutna to informacja, kończę już swoją powoli pracę tutaj w Koszalińskim Archiwum, bo już prawie 2 lata działam tutaj na tym gruncie. No i właśnie obecnie przeglądam sprawozdania z komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Akta dotyczące KWPZPR to ponad 20 tysięcy jednostek archiwalnych. Ich opracowywanie zajęło ponad 11 lat. Wszystkie bowiem akta są dokładnie opisywane i przypisywane do odpowiednich działów. Największy zespół tutaj przechowywany oprócz akt archiwum KWPZPR, który liczy prawie 5 tysięcy jednostek i ma on w metrażu prawie 90 metrów. Tutaj opracowanie jego trwało prawie 20 kilka lat. Tu nie było sztabu, bo to jest archiwum średniej wielkości, więc jest tu kilku opracowujących. W związku z tym nadanie właściwych układów zajmuje to czasu i pracochłonności, dokładności, ponieważ stoimy tutaj, archiwum stoi na stanowisku, że lepiej opracowywać dokładnie raz, odłożyć i mieć już tą sprawę zakończoną, niż wiecznie wracać do rzeczy tych i je poprawiać. Po prostu taki mamy standard od lat i go utrzymujemy. Taka dokładność ułatwia odnajdywanie potrzebnych dokumentów i ksiąg. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Koszalińskie Archiwum Państwowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, część swoich zasobów ma już na nośnikach elektronicznych. Mamy pracownię digitalizacji. Te zespoły będą tak systematycznie podlegały digitalizacji, czyli naniesieniu na nośniki elektroniczne i je przechowywane w tak zwanej macierzy. Można by pomyśleć, że zasoby archiwalne są przydatne tylko dla historyków. Nic bardziej mylnego. Zbigniew Sobisz zajmuje się głównie botaniką, a dokładniej parkami Pomorza Środkowego. Informacje zawarte w księgach archiwalnych były przydatne również dla jego badań. To są najważniejsze z tych elementów, takie wyciągi z akt katastralnych o wielkości działek, powierzchni leśnych, które tu doskrzętnie skrybowie notowali. Dokładne rzeczy. Myślę, że to jest akurat fragment z rejencji koszalińskiej, ale z Będzina, ponieważ interesują mnie parki dworskie tego rejonu, w związku z tym często korzystam również z zasobów archiwum koszalińskiego. No dzisiaj poszukiwałem dokumentów rejencji koszalińskiej, takich starych akt katastralnych, zmian powierzchni leśnych i dworskich na Pomorzu. Ponieważ zajmuję się od lat, właściwie jestem botanikiem z wykształcenia i zajmuję się florą parków dworskich, infrastrukturą i takie informacje zawarte w tych dokumentach rejencji koszalińskiej są bezcenne wręcz. Z tego względu, że przy odtwarzaniu historii tych założeń dworskich, napomorskich, one właśnie pełnią fundamentalną rolę, te dokumenty, ponieważ tu jest dokładnie wyszczególowione, czy ten park dworski powstał z fragmentu lasu, czy w jakim nadleśnictwie, dokładnie to jest wszystko napisane. Bogate zasoby to nie tylko akta i księgi. W magazynach koszalińskiej placówki można również znaleźć lokalną prasę. Gazety lokalne są również związane z historią regionu, wiadomo, tak? I sporo użytkowników sięga do gazet jak najstarszych, tych, które powstały u nas. No wiadomo, że jeśli akurat mają potrzebę zajrzeć do jakiegoś głosu koszalińskiego, bo tak z akt wynika jakiś odsyłacz, prawda, to nie będą biegli do biblioteki, prawda, dawnej wojewódzkiej, tylko mogą skorzystać u nas. Na regałach z gazetami odnaleźć można prawdziwą perełkę. Pierwszą powojenną gazetę koszalińską.
Wiadomości Koszalińskie jest to w zasadzie pierwsza polska gazeta, która powstała w Koszalinie tuż po wojnie. Czyli 45. 45 rok, tak. I związana jest z krótkim pobytem Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego w Koszalinie. W tym okresie, kiedy status Szczecina jako miasta nie był jeszcze do końca przesądzony. No tak, bo tam jeszcze były... Tak, były właśnie problemy związane z ewentualnym przebiegiem granicy zachodniej i przez pewien czas była obawa, że Szczecin zostanie przełączony do Niemiec. Mhm. I w tym czasie właśnie tych rozgrywek międzynarodowych o Szczecin Urząd Wojewódzki Szczeciński został przeniesiony do Koszalina. Był tutaj kilka miesięcy i w tym czasie Koszalin był centrum Pomorza Zachodniego. Odkrywa, poszukuje i zachowuje świadectwa przeszłości naszego miasta i regionu. Dzięki determinacji, a przede wszystkim wnikliwej, wieloletniej pracy badawczej, mamy możliwość zetknięcia się z często nieznanymi nam dotychczas śladami naszych przodków. Misją Archiwum Państwowego w Koszalinie jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i wspieranie przedsięwzięć służących lepszemu poznaniu historii naszego narodu. Po co jest w ogóle archiwum? No, jest to miejsce, tak jak właśnie w mojej ocenie, no, w które przechowuje, jest odpowiedzialne za przechowanie pamięci. Pamięci o narodach, pamięci o miejscach, o ludziach, bo tak jak wszyscy wiemy, że naród bez pamięci nie istnieje, prawda? I stąd jeżeli... Nawet przez wymiar własnej historii, każdego z nas, jeżeli interesujemy się, prawda, kim byli nasi dziadkowie, pradziadkowie, w którymś momencie, na jakimś etapie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, każdy z nas sobie takie pytanie zaczyna zadawać i zaczyna, no część tylko sobie zadaje i poprzestaje na tym, ale część zaczyna poszukiwać i chcąc, nie chcąc sięga do archiwów. Archiwum Państwowe w Koszalinie promuje się poprzez aktualizację swojej strony internetowej, na której umieszczamy informacje o bieżących wydarzeniach w danym miesiącu. Poza tym występujemy z szeroką ofertą edukacyjną do szkół i zachęcamy nauczycieli oraz uczniów do korzystania z proponowanej przez nas oferty edukacyjnej. Nie ma w Koszalinie ośrodka no, silnego, prężnego, humanistycznego, co też powoduje, że wiele instytucji, ludzi zainteresowanych kieruje do nas bezpośrednio zapytania i oczekiwania. Wręcz są to oczekiwania, które no, chcemy podejmować i realizować, ale wszystko wymaga czasu. Zadaniem archiwum jest nie tylko gromadzenie i udostępnianie dokumentów historycznych. O innych formach działalności tej placówki w kolejnych odcinkach programu.